wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale i witam się z Wami z ciągnika. Dzisiaj kolejny dzień będziemy siać rzepak, tym razem z firmy Top Nasiona, odmiany Buzi i Onka. Tak, i to są nasze nowe odmiany. W sumie jesteśmy bardzo zadowolone tutaj z obsługi danej firmy. Naprawdę tutaj koledzy tak nam doradzili, wsparcie w nich miałyśmy naprawdę super, więc liczymy, że te rzepaki też będą tak super rosły, więc naprawdę, jeżeli chodzi o doradztwo, to firma naprawdę dba o klienta i w tym roku oprócz mieszańców, czyli na przykład tutaj Guzi z Top Nasiona, to mamy ją po raz pierwszy, bo jest to odmiana populacyjna. Onka ma super wyniki plonowania, nierzadko w sumie lepsze niż mieszance. A powód, dlaczego wybraliśmy Onka, jest w sumie też prosty, bo w sumie jest warto zawsze podzielić ten areał, co nie merka. No właśnie. Podzielić ten areał, aby mieć takiego pewniaka, że coś wyjdzie najlepiej, żeby podzielić to ryzyko. I mamy też właśnie kilka odmian mieszańcowych, ale też wybrałyśmy tą najlepszą na rynku. No i cena tutaj Onki jest niższa o jakieś 250 zł za hektar, a jak sypie, jak mieszaniec, to po co przypłacać. Więc zaraz wychodzimy i szykujemy się do siewu. I ruszyłyśmy, jak wspomniałam w ostatnim odcinku, jak nie wspomniałam, to powiem teraz. Miały być nowe odmiany i więc są. Mamy. Odmiana Onka i Guzi dzisiaj u nas w gospodarstwie, aktualnie odmiana Onka. Tak. I teraz coś w sumie o tej odmianie, bo w sumie jest to u nas jedyna odmiana, która będzie u nas, która jest populacyjna. I jest to odmiana nowa. Z 2021 roku. Tak, została zarejestrowana w Czechach w danym roku i w sumie uzyskała średni plon na poziomie 5 ton, więc moim zdaniem to jest sporo, jak na rzepak, no. Zgadza się. Co dało tutaj najwyższy wynik, bo 108% wzorca, więc moim zdaniem jakby jeszcze u nas tak dała, to by było super, więc tutaj będziemy to obserwować na w skali sezonu, jak to będzie u nas wyglądało. Coś o odmianie jeszcze dodatkowo, to ogólnie ma ona wysoką odporność na choroby i w sumie ma też średni poziom oleju. Jest polecana na większość stanowisk. Nie wiem, co jeszcze miałabym powiedzieć o tej odmianie. Mówiłam już, z jakiej jest hodowli? Nie wiem, możesz powiedzieć.
To nie jest hodowli Osewa, nie wiem. Jak nie wspomniałam, to najwyżej się powtórzę. Wyprodukowana w Czechach. Chyba już nie wiem, co to mówiłaś. No, więc takie informacje od nas. W sumie niezbyt możemy być wiarygodne, bo my dopiero, wiecie, uczymy się w rzepak. Jak coś przekręcimy, to też możecie nas śmiało poprawiać. Kolejną odmianą jest odmiana Goosey. Jest to już po kolei, w sumie będę lecieć. Szkoda, że nie Gucio. Gucio. Wiesz co, może po twoim tutaj filmie, po naszym filmie coś się zmieni i przekrzczą tą odmianę. Fajnie by było właśnie. Łatwiej by było zapamiętać, co Werka? Albo my wyprodukujemy. Jakaś... Wejdziemy we współpracę z jakąś firmą i nazwiemy odmianę Załoga. Nie, Załoga. No. Nie, Załoga, po prostu Załoga. No, to jest pomysł na biznes. My to się umiemy ustawić. Wątpię, że ktoś by nie chciał. Ciekawa, jaka by była sprzedaż takiej odmiany. No, więc za rok na rynek wchodzi odmiana Załoga. Będzie numer jeden w Polsce. Tak. Będzie planowała 200% wzorca i będzie dawała jak pszenica 10 ton. A tak już na poważnie, tutaj wracamy do odmiany Goosey. Pochodzi ona z tej hodowli Rack. Odmiana już jest to mieszańcowa. I w sumie też tutaj może być obsiewana na różnych stanowiskach. Ma tutaj dużą zawartość oleju, ma wysoką odporność na choroby. I w Unii Europejskiej została zarejestrowana w 2020 roku, więc jest to również odmiana nowa. Tak. Jeszcze tutaj w sumie na koniec podsumowując, nie na koniec odcinka, ale ogólnie, to obie odmiany mają wysoką zimnoodporność, zimowanie mają wysokie, na poziomie wysokim, to w sumie nas cieszy, bo u nas w sumie nie wiem, jak będzie w tym roku z zimą. Zawsze jest lipno. To kiedyś było. Kiedyś to były zimy, teraz to... Chociaż czasami takie zimy mroźne, bez tej pokrywy śnieżnej, no to potrafią zaszkodzić. Jakby nie było. I to jest w sumie nasza nowa działka. Jedna z nowych, bo w tym roku trochę przybyło. No troszkę. Będzie przy czym robić. Tak, więc też staramy się teraz schodzić, ale też schodzić z tych warzywek, bo już nie wyrabiamy. Wam się może wydawać, że jest tak łatwo, fajnie i powabnie. Jednak no sporo jest pracy. To, że my tutaj nagrywamy, to nie jest też tak, jak mogłoby się wam wydawać. Teraz mówisz, jakby się żaliła. Dobra, to nie będę tego robić. najwyżej się to wytnie. Także tutaj wracając do tematu, bo jest to w sumie odmiana. O Boże, odmiana działka nowa. W planie mamy dzisiaj zjechać jeszcze na jedną. Odwracam kamerkę, żeby nie było, że jestem tylko głosem. Jestem tutaj też fizycznie. I odnośnie stanowiska, to mamy to stanowisko po zbożu. Była tutaj pszenica, a teraz będzie rzepak. Także my sobie jeździmy, wszystko ładnie, pięknie. Jeszcze w sumie ze dwa przyjazdy. No jeszcze, to w sumie z tym trzem. Ale oprócz tego, oprócz tego dwa przejazdy, poza tym siewnik trzeba było przestawić na nasiona drobnoziarniste, bo dotychczas też, wiecie, ciężko było się przełamać, jak tyle lat, w sumie nie tyle lat, siewnik jest nowy, to poza tym sieliśmy tylko pszenicę danym siewnikiem, a tutaj nowe doświadczenie tym razem. I w sumie tak jak mówimy, zaraz będziemy przyjeżdżać na kolejną działkę, ale jeszcze wcześniej sobie może troszkę drony polatam, żeby jakoś udoskonalić ten filmik. A to nasze gadanie to do niczego nie podobne. No, dzisiaj w sumie bez pomysłu, ale postanowiliśmy, że utrzymamy regularność odcinków i nagramy jeszcze jeden materiał z siebu. To w sumie chyba będzie ostatni odcinek z siebu. Chociaż jeszcze nie wiem, nie będę nic mówić. I coś jeszcze miałam mówić. A, już wiem o czym. Miałam mówić o długości odcinków, bo z tym też w sumie się troszkę naczytałam w komentarzach, a długość nie jest od nas zależna. Ile wyjdzie, tyle jest. Dosłownie. Dosłownie tak jest.
Więc dzisiaj zobaczymy, ile nam wyjdzie, czy wyjdzie długo, czy krótko. I zależy, ile będziecie chcieli nas oglądać. Tym jest ostatnim przejazdem, z tyłu poprzeczka już zrobiona. Także my się jemy. No, tatuś w sumie nie próżnuje. Pryska, bo trzeba opryskać rzepak do 3 dni. Tak. Także żeby się wyrobić, to my staramy się robić to na bieżąco. Więc co my posiejemy, to zaraz tatuś pryska. Ale w sumie to jest nasza któraś dopiero działka z kolei, bo pozostałe siał tatuś jednak. Jego ciężko przygonić z zasterów. No, więc my sobie tutaj siejemy fajnie. I w sumie tutaj tak na oko to jest taka ala borowinka, co zresztą widać, bo są takie place białe, więc celowałaby tutaj jakaś chyba trzecia A z trzecią B, co to werka na to? Nie mam pojęcia. Jakoś tak właśnie by tutaj było. Także została nam jeszcze jedna poprzeczka tutaj na końcu i przejeżdżamy na kolejną działkę. Zasiane, werka jeszcze przyszła na kontrolę jakości zasiewu. I tak jak wspominałyśmy przed chwilą o klasie ziemi, to tak możecie na pierwszy rzut oka popatrzeć na to, że to jest kamień, a to jeszcze nie jest taki kamień, jaki występuje w innych częściach Polski, bo on jest w sumie kruchy, jest taki ala wapniowy. Ale to tylko z tej strony, bo tam jeszcze parę kroki i nie ma tego kamienia. To jest miejscowe. To nie jest jeszcze taka borowina i to jest też miejscowe. To co, przejeżdżamy na kolejną. Dokładnie. Ale masz ładną czapeczkę. Wiadomo, ładny byczek. Tak, werka ogólnie z byczkiem. Ze znaku zodiaka. Także jej to pasuje jak najbardziej. To jest ogólnie ta działka, na którą jedziemy. Jest jedną z naszych najmniejszych działek. Nie, to jeszcze nie jest najmniejsza. Ale powiedziałam dlatego, że jedną z najmniejszych. Druga. W kolejności od najmniejszych. Więc tutaj zaraz puszczę drona. Możemy pokazać najmniejszą, bo będziemy koło najmniejszej jakaś. To zobaczycie, zobrazujemy wam naocznie. Będziecie świadkami tego, jak wygląda nasza najmniejsza działka. Jeszcze skontrolujemy, ile mamy w silniku. Ale może teraz zobaczymy, bo jak dojedziemy tam do pola, a tam blisko. Masz rację. Powinno wystarczyć, ale wiecie. Na dwoje babka wróżyła. Także to jest to miejsce. Tadam! I jest to działka. Tadam! I w sumie też nowa. Tadam! Może to, że ludzie jeżdżą nie po polu. A czekaj, jeszcze trochę podjedź, bo tego nie widać. O, teraz. Widzicie, tu jest taki zakręcik. Dlatego tą werkę irytuje, bo to jest działka Weroniki Załogi. Jeszcze taka tabliczka powinna być. Działka Weroniki Załogi. I też nasza nowość. Bo w tym roku, w tamtym, ale w tym roku była po raz pierwszy tutaj pszenica, więc pierwsza zebrana działeczka. To idziemy zobaczyć, czy jest nasienie? Już idę. Sekunda. A wyjdziesz, tak? Co? Nie opuściłam, dasz radę wejść? To opuść! Także opuszczamy, żeby Marlenka mogła wejść. I jak? Moje oko? To nie wystarczy. Na moje oko to wystarczy, bo ty będziesz w tej klatki. A tam działka nie jest, to nie. Nie wiem, czy cię będzie słychać, co mówisz. Dobra, zaraz przyjdę. Prosto. Czerwony kaptur. Ej, to jeszcze raz. Ojejku, ale wiatr. Zamknę szyby. Na moje oko powinno wystarczyć. Ponieważ było do tej kratki. Tak ala.
Patrzcie, nie zrobiłeś, wypaliłaś mi. No i też sobie jak właśnie tą plandekę podniosłam, to tak sobie kurzem machnęłam po twarzy. I w drogę. Daleko nie mamy, więc nie taką daleką drogę. Ogólnie u nas działki są blisko zlokalizowane. Jakbyście tak popatrzyli, czekaj. To zobaczycie nasze budynki. Przybliż. Wiesz na trójkę. O. Coś tam nie coś widać. Więc mamy nadzieję, że tatuś się wyrobi za nami z pryskaniem. Ogólnie to możecie nam coś polecić ze środków. Może chcielibyście, abyśmy coś przetestowały. Cicho, Boże. Wyrka chce uciszać siewnik. I dosłownie chce go uciszać. Widzieć już jest cicho. Ona ma jednak podejście do maszyn. Wyrobiłam. Pięknie, więc to jest ta nowość. Po raz teraz będzie drugi zasiewana. A tutaj jest kolejna zasiewianka. Tylko ta przerobiona. Tylko jedna przeszkadza. Ale może. Nie przeszkadza, właśnie. Może kto wie? Się jeszcze zakupi ją. Wtedy będzie ładniej już kawałeczek. Możliwe. Ale to nie od nas zależy, więc. Zobaczymy. Różne scenariusze pisze życie. I zaraz też dojedziemy do naszych buraczków. Więc mamy je po drodze. A w sumie kolejną działką będzie właśnie ta, na której będziemy zasiewać rzepak. Największa działka świata. Zaraz zobaczycie zresztą. Więc nie musisz jej tak zachwalać, że jest taka super i największa. No popatrz, tutaj człowiek też taką ma i co, i nie zasieje. No. No zasiać trzeba. Wiadomo. Ogólnie u nas w tym roku bardzo popularna stała się dynia. W sumie soja. Nie wiem, czy jeszcze jakieś nowości. I marchewka. Nie, właśnie tutaj w kwestii marchewki, no to jednak sporo gospodarstw zrezygnowało. O, teraz na przykład mijamy fasolę, bo fasoli też u nas jest sporo. Na moje oko nie wiem, jak będzie ona spała, ale nie wygląda tak rewelacyjnie, jak powinna niektóra fasola, bo też susza była, dlatego swoje zrobiła. No właśnie. Więc jednak sporo się nie wykształciło. Dobra, to w sumie widzimy się za chwilkę na tej największej działce świata. I my już jesteśmy i w sumie ta działka nie jest aż taka mała, jak Berka mówiła. Jest bardzo mała. Na końcu nawet nie ma rowu, nie ma drogi, nie ma niczego. To się trzeba będzie poprzeć jaka jednego więcej zrobić i też fajnie wyjdzie, ale też ogólnie kształt z góry, zobaczycie, nie jest zły. Całe życie myślałam, że tam jest na końcu droga. Aż w końcu kupiłaś tą działkę, no. Już wiesz, że tam nie ma tej drogi. I ogólnie, tak przez drogę można powiedzieć, mamy działkę z bureczkami, więc dalej. Nie, trochę dalej. No troszkę właśnie w bok. Ale nadal utrzymujemy się w mniej więcej fajnej odległości od domu, więc jeszcze nie jest źle, nie dojeżdżamy po 30-40 km do działek, więc jeszcze jest dobrze. Także tak. Trzeba ustawić nawigację. Tak, pani ekspert od nawigacji. Ale ty w tym świetle ładnie wyglądasz. Ja zawsze ładnie wyglądam. Teraz, aby ładnie równo przejechać różnicy. Nagrywać je, czy będziesz się stresować? Jest mi to obojętne, bo i tak się nie będę patrzeć. Okej. Wszystko po tej suszy jest tak brudne. Nawet no tutaj na błotniku widać. Czekajcie, zbliżę. Jest kilogram kurzu. Nie przesadzam. Więc pewnie zrobimy sobie tutaj obrys. Bo robisz obrys, tak? Tak. Na obrysie, to sobie wysiądę i polatam sobie, bo w tej okolicy jeszcze nie latałam. Uważaj na drugi. Tak, są wysokie. Tutaj nie ma, tylko dalej. No nad działką nie ma. A ja się tak tych drutów boję, bo to jednak nie jest trudno o katastrofę lotniczą w przestrzeni powietrznej. No, więc tutaj
lecimy od Miedzy. Jeszcze w sumie dzisiaj zjedziemy do Domku, aby zasypać się kolejną odmianą. Jeszcze w sumie myślimy o tym poletku, nie wiem. Dawajcie znać, czy chcielibyście też zobaczyć u nas takie poletko, bo w sumie jak rozmawiałam z tatą, to jest taka możliwość, że zrealizujemy je u nas. Na w sumie to by było nawet nie takie poletko, co doświadczenie, ponieważ w różnych konfiguracjach byśmy... O Jezu! Faktycznie jest tutaj kolorowo. W różnych konfiguracjach byśmy zrobiły odmiany... Cicho! O kurde, słuchajcie ciebie. Więc jeszcze tutaj tą opcję rozważamy. My rzepaku się uczymy, więc tym bardziej moim zdaniem byłoby to dobrą opcją. Jak wyszło równo? Jak uważasz? Nie wiem, może na dronie tutaj zweryfikuję. Mountain top.